Bogu Rodzica, Dziewica, Maryjo Królowo Polski, jesteśmy u Ciebie na Jasnej Górze, w sercu polskiej ziemi, w sercu naszej umiłowanej Ojczyzny, w sercu narodu polskiego. Dzisiaj, w pierwszą sobotę października, we wspomnienie świętej siostry Faustyny, stajemy u Twoich stóp. Stajemy we wspólnocie maturzystów, katechetów i wychowawców z archidiecezji przemyskiej. Pozdrawiamy pielgrzymów z różnych zakątków Polski i świata. Łączą się z nami duchowo nasi pasterze i bliscy z naszych rodzin. Stajemy rozmodleni i urzeczeni pięknem Twojego matczynego spojrzenia. Maryjo, przeżywamy bezcenny czas pielgrzymki.
Ty najlepiej znasz nasze serca. Otwieramy je dzisiaj przed Tobą, bo wiemy, że Ty pochylisz się nad naszą nędzą, nad naszym grzechem. Umocnij nas, przemień nasze serca, aby kochały bardziej niż dotychczas. Rozjaśnij serca wątpiących i pokrzep serca przeżywające trudności duchowe. Prosimy Ciebie, Matko, pomóż rozeznać powołanie, zdać maturę, dostać się na upragnione studia, pracować i żyć szczęśliwie. Matko Boża Częstochowska, ze wzruszeniem stajemy w kaplicy jasnogórskiej. Wobec Ciebie, Maryjo, chcemy podziękować za dar życia i miłości rodziców, za dar Chrztu Świętego, pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, za dar sakramentu bierzmowania, za dar nauki w szkole średniej, także za lekcje religii, za naszych kolegów i koleżanki, nauczycieli, wychowawców i katechetów, za ludzi, którzy swoim świadectwem życia mówią nam, jak cudowna jest wiara w Chrystusa, umiłowanie Kościoła i Ciebie, Matko Najświętsza, i jak wielką wartością jest bycie Polakiem i życie na polskiej ziemi. A o tym przypomniała nam ubiegłoroczna beatyfikacja rodziny Ulmów i ich 7 dzieci, w tym dziecka nienarodzonego. To wydarzenie wciąż żyje w naszych sercach i umysłach. Męczennicy z Markowej żyli skromnie, cechowała ich miłość, szlachetność i niezwykłe człowieczeństwo. Zostali bestialsko zamordowani przez Niemców 80 lat temu tylko dlatego, że udzielili pomocy 8 prześladowanym Żydom. Maryjo Królowo Polski, Ty dzisiaj mówisz nam, a zwłaszcza ludziom młodym, na progu dojrzałości. Uczcie się od błogosławionej rodziny Ulmów pokornego podejścia do życia. Ty nam uświadamiasz, że właściwie my wszystko mamy, niczego nam nie brakuje. Na stole w domu rodzinnym jest pachnący chleb. Często posiadamy więcej niż potrzebujemy. Dzieci są zaopiekowane, chodzą do szkoły, mogą rozwijać swoje wielorakie talenty. Młodzież podobnie może się uczyć, studiować, pracować i realizować swoje pasje życiowe. Nam dorosłym też niczego nie brakuje – pracy, odpoczynku, rozrywki. Maryjo, mówisz do nas prosto i zrozumiale. Gdy zaczynasz narzekać na wszystko i na wszystkich, niekiedy z byle jakiego powodu, pomyśl o rodzinie Ulmów, która przez 1,5 roku okazywała wrażliwe serce bliźnim. Ileż to wymagało wyrzeczenia, odwagi i poświęcenia. Trwała przecież wojna. W małym domu żyło razem 17 osób, które trzeba było wyżywić i chronić, a zatem trochę więcej pokory w naszym życiu. Matko Najświętsza, Ty mówisz dzisiaj każdemu z nas, docencie nauczanie religii w szkole. To wielki dar, który niesie prosty komunikat. Jest Bóg, jest prawda, jest wieczność. Warto przyzwoicie żyć, warto żyć wiarą, aby mieć udział w zmartwychwstaniu Jezusa. Warto nieustannie poszukiwać sensu życia i pielęgnować kulturę chrześcijańską w środowisku, gdzie powinny wykuwać się zręby człowieczeństwa, kultury, wiedzy, prawdy o życiu i miłości do Ojczyzny. Królowo Różańca Świętego, prosimy Cię z pomocą ludzi dobrej woli. Zatrzymaj proces dewastacji lekcji religii na polskiej ziemi. Wyzwól naszą Ojczyznę od demonów nienawiści, zemsty i pogardy dla życia ludzkiego i Kościoła katolickiego. Pomóż
przywrócić pokój społeczny w naszej ojczyźnie. Matko Niepokalana, trwa peregrynacja obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa do wspólnot parafialnych naszej archidiecezji. Przez Twoje niepokalane serce zawierzamy się Najświętszemu Sercu Twojego Syna. Prosimy, ożyw naszą wiarę, nadzieję na życie wieczne i miłość do naszego Zbawiciela. Bóg zapłać księdzu Waldemarowi Janidze z diecezji przemyskiej za dzisiejsze rozważania apelowe. Tak jak słyszeliśmy, dziś do tronu jasnogórskiej Pani pielgrzymują maturzyści diecezji przemyskiej. Obecna jest także jasnogórska rodzina różańcowa, która przygotowuje się poprzez rekolekcje do jutrzejszej uroczystości odpustowej. Obecne dzisiaj były także tu na Jasnej Górze uczestniczki dorocznej pielgrzymki kobiet po mastektomii. Obecni są jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca wszyscy, którzy przybywają, by tutaj u tronu jasnogórskiej Boga Rodzicy zawierzyć siebie, swoje rodziny. Są także obecni pielgrzymi z Tomaszowa Mazowieckiego, doroczna pielgrzymka Rodziny Rodzin, która także podejmie trud nocnego czuwania. Są obecni pielgrzymi z Tych, ze Skarżyna, z miejscowości Stygi, Janowa Lubelskiego, Lewina Brzeskiego i Brzegu, Huty Krzeszowskiej, z Międzychodu, z Rzeszowa, z Włodawy, z Piszczaca Białej Podlaskiej i okolic, Chrośnicy, Ulanowa, Rudnik, Stalowej Woli, Staszowa, pielgrzymi z parafii świętego Macieja, z Andrychowa, z Izdebna, Jaworzyna, Koniakowa, Kraśnika i okolic, Długosiodła. Obecny jest apostolat maryjny z Poznania, pielgrzymi z Łańcuta, Lędzin, Olkusza i okolic, Limanowej, Grójca oraz Mosiny i z wielu, wielu innych miejsc. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy ogarnąć naszą modlitwą cały Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka, polecamy Polski Episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, polecamy obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Polecamy całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkie osoby chore i cierpiące. Oddajemy wszystkich naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Prosimy o dar pokoju, najpierw w naszych sercach, a potem dla całego świata, w sposób szczególny dla Ziemi Świętej, dla Ukrainy. Tobie, Marii, oddajemy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy intencje wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, tych wszystkich, którzy każdego dnia wspierają nas swoją modlitwą, swoimi ofiarami. Tobie polecamy wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach, z którymi dzisiaj stajemy tu u tronu jasnogórskiej Boga Rodzicy. Pamiętamy tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Odmawiamy tajemnicę radosną różańca świętego, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, we wspomnienie świętej siostry Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, prosimy Ciebie, Maryjo, Matko Miłosierdzia, byśmy na co dzień byli miłosierni, byśmy pamiętali, że błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, abyśmy w naszych relacjach na co dzień, w szkołach, w miejscach pracy, w rodzinie, byli zawsze otwarci i wrażliwi na siebie nawzajem, ucząc się miłości, która płynie od samego Chrystusa. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa. Jestem przekonany, że w tych dwóch miesiącach, październikowym i majowym, szczególnie brzmi ta maryjna pieśń: od Bałtyku po gór szczyty, kraj nasz płaszczem jej okryty. I nie tylko płaszczem, ale różańcami, które trzymamy w rękach, rozważając tajemnicę jej Syna i jej obecność w dziele Syna. Błogosławiony ksiądz kardynał Wyszyński mówił
My musimy być Maryjni, bo to jest polska racja stanu. To znaczy być albo nie być. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.